memories you'll be recognized. And I can hear doctors calling from here to say, killed by his independence, and I'll kill the sea, cause he armed himself with stealthy mass appeal. Where's my news? Where's my news? If it's like every word slipping through my mouth has been used, stack me like the old man feeding a bird. With my past I reflect and have the dreams that I burn. A windowless frame in a transparent room, filling up cracks with plastic suits. Shape shift, nuance, venue. Don't stop dreaming, cause this ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming, cause this ain't over, my friend. Witam was w kolejnym odcinku cyklu Zagrajmy sobie w Skate'a trójkę. Ja wiem, że wczoraj nie było filmiku właśnie ze Skate'a trójki, jednak po prostu kręciłem w filmiki Swift Street i nie miałem czasu nakręcić nic ze Skate'a. Dzisiaj może się pojawią dwa odcinki. Zobaczymy, ale zaczynamy sobie najpierw zwykłym wyścigiem śmierci. Tutaj akurat ten wyścig jest na jakimś parkingu tutaj samochodowym. Jak już widzę, jest dosyć dużo przeszkód, więc trzeba naprawdę się skupić, ponieważ praktycznie niewykonanie skoku w jakimś dowolnym miejscu może skutkować tym, że po prostu od razu spadniemy na bardzo niskie miejsce. Jak widzicie, bardzo dużo krętych tutaj uliczek jest i ciężko będzie tutaj sobie wygrać to. Już miałem dwóch kolesi wyprzedziło. To tutaj już jest jakoś lżej, widzę i... Kurczę, ale cały czas ktoś jest przede mną, 50 sekund praktycznie. Czy 50 setnych sekundy. I po prostu cały czas mam nadzieję, że on się przewrócił w ostatniej chwili. I tak się też stało, super. Dobra, udało się to wygrać, fajnie właśnie, tak miałem nadzieję właśnie, że... właśnie tam się... ten koleś przewróci na samym końcu jakoś i tak się stało właśnie. Dzięki czemu wygrałem ten wyścig bez najmniejszych problemów i do tego sprzedałem przy okazji 12,5 tysiąca desek, czyli naprawdę sporo. Jedynie więcej to można wygrać właśnie w tym, w zawodach. No, w zawodach praktycznie. Tam jest 20-30 tysięcy nieraz. A teraz weźmiemy sobie jakiś film po prostu do wykonania. No, wziąłem to jako teleportację, ponieważ nie widziałem niczego sensownego w okolicy, a przy okazji jak ja się tam teleportuję, wykonam ten film, to po prostu potem może tam w tej miejscowości, gdzie mnie teleportuję, gra coś ciekawszego znajdę. Dobra, musimy wykonać tutaj skok, manual. Chociaż, aha, manual lub grind. Okej. Okay. Czyli dosyć łatwe zadanie. Jak widzicie, to było trzeba po prostu wykonać jakiś trik, jakąś rzecz właśnie na trzech elementach. Te filmy, zdjęcia wam naprawdę trwają bardzo krótko. A ja dostanę tutaj zaraz wam powiem. 7,5 tysiąca sprzedaży desek, więc no dosyć też sporo. Za tak krótki film, który jest zdecydowanie krótszy, przykładowo. O, tutaj jakieś zadanie od razu jest, to się zatrzymam. Jakieś zawody. O, tutaj jest za 20 tysięcy, czyli dosyć fajne. Też praktycznie te każde zadania, te zawody można rozgrywać w trybie sieciowym, jak widzieliście, tam by było wtedy 5 tysięcy punktów za to. Aj, kurczę, znowu się pomyliłem, nie 5 tysięcy punktów, tylko 5 tysięcy sprzedanych desek. Czyli można po prostu tutaj sobie grać, zdobyć 20 tysięcy tych sprzedaży desek, a potem można to samo powtórzyć przygodowo w trybie sieciowym, gdzie mamy 5 tysięcy, bo ten tryb sieciowy naprawdę tutaj jest doskonały. Ktoś mnie pytał, żeby zrobić właśnie filmik, jeśli chodzi o tryb sieciowy ze Skate'a trójki. Kurczę, zrobiłbym to naprawdę, nie jest to dla mnie problem, mógłbym nawet przerwać ten przykładowo, nie nagrać jeden raz odcinka sobie z Skate'a trójki z trybu pojedynczego gracza i nagrać to w tym trybie sieciowym.
Jednak kurczę, naprawdę mówiłem już nie raz, że mam problemy z internetem, żeby pożyć konsolę aktualnie. Nie mam możliwości takiej praktycznie. Do tym też no. Czasu ciągle brak. Niedługo się studia zaczynają, więc tego czasu będzie jak najmniej teraz. Ale to tylko właśnie do gdzieś połowy października, potem już będzie wszystko na luzie. Wow, się teraz zderzyli. I widzimy takie właśnie zdarzenia też tutaj są w grze, kiedy gramy z kilkoma graczami na raz. Ale tu się udało teraz nabić sporo punktów, jednak praktycznie z ledwością uniknąłem zderzenia. Ale wracając do tego trybu sieciowego, nagrałbym to naprawdę bez problemu, gdybym nie miał problemu z internetem, gdybym nie musiał konsoli przenosić. A tak, żeby nagrać coś z trybu sieciowego, ja muszę aktualnie przenieść konsolę, ewentualnie kupić ten kabel sieciowy, a też mam sporo wydatków, więc nie kabel sieciowy, tylko antenę do nową, większą, mocniejszą do routera. Po prostu też mam teraz sporo wydatków i ogólnie bardzo mało czasu praktycznie na wszystko, co tym idzie. No, nagram to na pewno, żeby pokazać wam, jak to wygląda, zachęcić was do tej gry, bo naprawdę warto ją kupić, ale no aktualnie no, nie mogę tego zrobić. To się pojawi, na pewno kiedyś się pojawi na moim kanale, ale aktualnie nie chcę mówić nawet konkretnej daty, bo nie chcę też zawieść kogo, że przykładowo powiem, że w jakiś tam dzień się to pojawi, a tego na moim kanale nie będzie. Dobra, my tutaj zaczynamy tutaj po prostu się brać porządnie na tą rundę, ponieważ spadłem. Eryk zdobył 3000 punktów, a ja tylko 1000. Praktycznie miał teraz już 2000, ale jadę praktycznie tutaj jako jeden z tych najsłabszych, więc muszę się po prostu skupić bardziej, póki jest ten mnożnik razy 3, a jest to na pierwszym miejscu. Tutaj trzeba, jeśli gracie w skate'a, jeśli gracie w jakichś zawodach, w czymkolwiek, to nie jest związane ze zdjęciami, wyścigami, Hall of Meet, czy filmami wideo, to ten mnożnik, jeśli są jakieś zawody, trzeba nabić, jeśli jest taka możliwość, bo nieraz są zawody, w których nie ma właśnie możliwości mnożenia tych punktów, ale jeśli są, to naprawdę wystarczy zdobyć mnożnik razy 3 i bez problemu można wygrać zawody. Jak widzieliście, już dwie rundy bez problemu wygrałem, czyli już tutaj mam pewną wygraną w tych zawodach, ale no nie można się poddawać, tak? Tutaj widzę jakiś na maksa beznadziejny obiekt do wykonania trików, gdzie będzie ciężko jakieś punkty nabić. Więc dobrze, w sumie te poprzednie rundy wygrałem, dwie, że już nie muszę martwić o to, że mogę te zawody przegrać i po prostu na luzie sobie tutaj jakoś idzie wejść, chyba nie. Muszę sprawdzić. Dobra, nie ma sensu tam nawet wchodzić, bo tam nic ciekawego nie nabije tych punktów. Po prostu trzeba wskoczyć na ten murek i to jest chyba jedyna możliwość, żeby jakieś tutaj punkty nabić. Kurczę. Chociaż w sumie ten Chris Cole w ogóle punktów nie zdobył, a teraz zdobył 2 punkty. No jest tutaj ciężko na to skoczyć. Bez pod dosyć ostrym kątem. Właśnie przez to, które się udało teraz. O, byle wylądować, wylądowałem. Jest już 912 punktów, w sumie najwięcej tutaj. I ta runda też jest wygrana dla mojego zespołu, czyli 3 rundy wygrałem, wszystko co było możliwe właśnie w tych zawodach. Zero, jak widzicie. Moja drużyna praktycznie jest niezwyciężona, bo wygrałem wszystkie możliwe zawody, które do tej pory miałem możliwość brania udziału, bo nigdy nie powtarzałem zawodów, więc... Dobra, teraz weźmiemy sobie to Hall of Meet, czyli zobaczymy, na czym teraz będzie polega właśnie ten tryb rozgrywki, co konkretnego musimy zrobić. Czy to będzie nabijanie punktów, czy zrobienie jakiejś czynności, czy zbicie jakiejś kości. Dobra. Się rozpędzę, żeby to... Tutaj widzicie, mamy konkretne zadania, które trzeba wykonać. I na samym końcu
wlecieć po prostu w tą taką jakby namalowaną paszczę, którą widzicie na samym dole. O, tutaj właśnie. To może z dołu jakoś tak nie wygląda fajnie, ale jak ja leciałem sobie już w górze, widziałem to. Mega to wyglądało, taka po prostu jakby jakaś taka mortka, misia czy kogokolwiek. Udało się bez problemu to osiągnąć. To chyba właśnie największym wyzwaniem jest to, że trzeba odpowiednio się rozpędzić i wykulać do tej paszczy, żeby w nią wlecieć. 7,5 tysiąca sprzedaży desek jest za to. O, tu jest taki fajny skatepark, ja wam to pokażę. Pojadę po prostu sobie na samą górę i pokażę wam, jak z niego sobie można fajnie zjechać. Tutaj po prostu pojadę. Ja pamiętam, ten skatepark był mega, jeden z lepszych. To jest moim zdaniem drugi w kolejności. Lubię takie skateparki, w których naprawdę można zdobyć sporo punktów, wyskakiwać na... O, tutaj nawet jest jakiś koleś. Tu wykonamy sobie do niego zadania. I chyba tutaj, jeśli chodzi o to zadanie, po prostu będziemy tak pokonywać cały ten tor. What is this new ridiculously extended super mega 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 super park? Man, look at this place, it's crazy. Yo, what's up, guys? You guys want to skate? I tell you what, if Rob does it, I'll do it. No. Okay, I'm saying we both stay alive and stay in the streets. You guys go ahead and knock yourselves out, literally. Whatever, those guys are... Dude, I know you got something on this. Come on, man, let's hit it up. No dobra, to zaczynamy sobie to. Tutaj jest właśnie takie są... takie jest zadanie dla tego danego Way'a, że po prostu tak i tak muszę wam pokazać ten cały tor. Na tym idzie. Przy okazji właśnie wykonam zadanie. Ja sobie tu wróciłem, bo przewróciliśmy się i po prostu zdobyłem zdecydowanie mniejszą liczbę punktów i mógłbym to przegrać. Ale właśnie ten fajny jest skatepark, bo ja lubię takie skateparki, gdzie właśnie wyskakujemy naprawdę wysoko w powietrze, nabijemy dużo punktów. I to jest drugi moim zdaniem w kolejności właśnie... Dobra, sobie to powtórzę, bo coś mi nie wyszło. To jest drugi w kolejności park. Jest jeszcze jeden taki na maksa zabudowany. Znaczy na maksa zabudowany. Po prostu jest zabudowany, ale na maksa ma wysoką możliwość wyskakiwania w powietrze. Jego odblokowujemy chyba po ukończeniu kariery, z tego co się orientuję. A oczywiście wszystko wam pokażę w swoim czasie. Jak widzicie, naprawdę można nabić sporo punktów, bo przy pierwszym skoku już robi się mnożnik razy 3. Kurde, dobra. Jeszcze raz restartuję to. A jak wiadomo, na takich po prostu rampach, które są wysokie, jest naprawdę ciężko się utrzymać. Jest ciężko po prostu wylądować nawet, więc no... Trzeba naprawdę być skupionym i dać z siebie bardzo dużo, żeby tutaj wygrać te nie zawody, tylko po prostu no, challenge, który jest dla tego kolesia, z którym właśnie jedziemy sobie teraz. Oj, naprawdę tutaj zobaczcie, ile punktów, 12 tysięcy punktów nabiłem. 30 sekund niecałe. Kurczę, nie tutaj chciałem jechać. Właśnie skróciłem praktycznie o połowę tą drogę. Ale to dobra, ukończę te zawody i po prostu uruchomię ten challenge od początku, bo chcę przejechać tę trasę od samego początku do samego końca, żeby wam pokazać całą. Jak widzicie, jest ta paszcza, którą na której wykonywałem poprzednie zadanie. To było akurat w pobliżu. Dobra, ja tutaj po prostu to skipuję teraz i zaraz wam pokażę jeszcze raz to samo zadanie, bo chcę wam pokazać cały ten skatepark, jak wykonuję tutaj zadanie. A przez przypadek, przez to, że nie doskoczyłem, to oczywiście wygrałem te zawody, nawet skracając ten dystans, ale po prostu chcę wam pokazać to jeszcze raz,
jak wygląda ten cały skatepark, żebyście mieli obraz całego skateparku, bo skróciłem jakąś połowę, może o 1/4 skróciłem ten dystans po prostu. Ale jak widzicie, mimo wszystko udało się wygrać. Teraz muszę znaleźć to zadanie. Ok, tutaj mamy, jak widzicie, ukończone zawody i możemy sobie wszystkie zawody, które robimy, powtórzyć bez problemu, tylko wtedy już nie ma tych punktów, które zdobyliśmy za wykonywanie danego zadania wcześniej właśnie. To jest chyba to zadanie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to jest to zadanie, więc... postaram się przynajmniej pokazać wam całą tutaj tą... jakby taką... Dobra, jeszcze raz. Po prostu postaram się wam pokazać tą całą tutaj trasę, która jest, która po prostu doprowadza nas do tego skateparku, chociaż mimo wszystko nawet ta trasa jest samym skateparkiem, więc... No bo nie sądzę w sumie, że nawet tu kiedyś jeszcze wrócę, więc no właśnie dlatego chcę wam, zależy mi też, żeby wam to pokazać. Bo tu już nie widziałem, żeby jakiekolwiek inne zadania były. Może tam na dole, ale w sumie jak już będę na dole, to będzie ciężko jechać na dół. No i od tego momentu zaczyna się trasa, której wcześniej już nie widzieliście, ponieważ tam wcześniej skróciłem i wpadłem w tą przepaść. O, i tutaj mamy po prostu jeszcze dodatkowe możliwości skoku, nabicia punktów, czyli już mam w sumie nawet więcej punktów niż w tej rundzie, której wygrałem nawet, czyli w sumie tu wygrałem też po raz kolejny te zawody. 32 tysiące już, a jeszcze dwie fajne naprawdę, trzy skocznie w sumie, teraz ta i będzie jeszcze jedna. Czyli no tak wygląda całkowicie ten skatepark. Tam, z tego co się orientuję, są jeszcze zawody na dole do wykonania, w tym właśnie tutaj, gdzie teraz widzicie to. Ja zaraz poszukam tego kolesia, który jest odpowiedzialny za te zawody i wam to po prostu zaprezentuję, jak wygląda po prostu tutaj rozgrywka. Widzę tam na mapce po prostu, mapkę mamy w górnym prawym rogu, jak widzicie, i tam są mniej więcej przybliżone zadania, gdzie możemy tam sobie do tego dojść. A tu akurat jest ten koleś. Czyli to będą jakieś zawody po prostu. Nie żadne zdjęcia, nie jakieś wideo, tylko zawody, które dadzą nam sprzedawalność desek 12,5 tysiąca za wygranie. I to są też zawody drużynowe, czyli po prostu z naszym kompanem będziemy mieli możliwość uczestniczenia w tych zawodach. Też na razie chyba, jeśli chodzi o zawody, to jeździliśmy w dwójkę, chyba w trójkę nigdy nie było. Ale są takie zawody, w których jeździmy też w czterech, gdzie wykorzystujemy wszystkich swoich właśnie zawodników z drużyny. A tak wygląda w ogóle ten cały skatepark z góry, jeśli chodzi o tą dolną część, a nie tą górną, którą przed chwilą jechałem sobie w tych zawodach. Znaczy, to nie były zawody, to były po prostu zadanie dla jakiegoś profesjonalnego skateboardzisty. Akurat w tej rundzie liczą się po prostu suma punktów, tak? Tutaj bez względu, gdzie wykonujemy te triki, jakie triki, to one po prostu się sumują i suma punktów z mojego zespołu musi być większa od sumy punktów przeciwników, którzy nie... No, już widzieliście, byliście ze mną w filmikach, gdzie takie zawody wykonywałem. Ale też nieraz mówię to dwa razy, trzy razy, ponieważ no nie każdy obejrzał wszystkie filmiki ze skate'a. Więc dla kogoś, kto jest pierwszy raz na moim kanale, bo są takie osoby, wiem o tym. Bo ja sobie mogę sprawdzać analitykę tego, kto na mój kanał wchodzi, skąd wchodzi i tak dalej. Więc to widać, że nieraz osoby są po prostu pierwszy raz na moim kanale,
pod tym filmikiem, bo ogólnie pod filmikami ze skate'a. Tutaj już na luzie spokojnie wygram to, nawet w sumie gdybym był sam w drużynie, to bym z nimi wygrał, bo ja mam już 11 tysięcy punktów, prawie 12 tysięcy, a oni mają tylko 6 łącznie, bo ten koleś, ten Duffy, po prostu zdobył tylko 500 punktów. Czy nic mu chyba nie wychodzi, nie wiem, albo się ten zawodnik zaciął gdzieś tam w tej grze. A dobrze, runda jest wygrana. Będą jeszcze kolejne dwie rundy. Jak wiadomo, czy wystarczy wygrać dwie rundy, żeby wygrać całe zawody, więc te tą sprzedaż, jakby kontrakt, nie wiem jak na czym to polega, że no kontrakt, tak, znaczy dzięki naszym osiągnięciom po prostu jesteśmy bardziej popularni, bardziej rozpoznawalni i ludzie kupują po prostu nasze deski. Zresztą wystarczy obejrzeć też ten filmik początkowy po prostu. Ja wiem, że w moim pierwszym odcinku musiałem wyciąć ten filmik, ponieważ YouTube się do tego dowalił, ponieważ niby nie mam pozwolenia na to, mimo że tak naprawdę osoba, która komentuje, ma możliwość wrzucania praktycznie czegokolwiek, bo to jest to jakbym po prostu coś cytował, tak? Ja komentuję coś, co mogę pokazać tylko wizualnie, czyli akurat gdzie jest to jakieś wideo, jakaś gra czy coś, ja po prostu komentuję to i to po prostu polega na tym, tak jak sama jakbym coś cytował. A w tej rundzie musimy wykonywać triki, graby, tylko one są zaliczane do tutaj tej sumy punktów. Ale już wracając do tego tematu, tego filmiku. Ja wiem, że musiałem wyciąć ten filmik w pierwszym odcinku, jednak sytuacja wyglądała tak, że ja tam dałem w adnotacji po prostu link do kogoś, kto ten filmik na YouTubie wstawił, gdzie akurat do niego YouTube się nie przypieprzył o to. Bo tak czasami jest, że ja mogę wrzucić filmik bez problemu, YouTube nie będzie miał żadnych problemów do mnie, a ktoś inny może wrzucić taki sam nawet filmik, YouTube może do niego się dowalić. To jest po prostu błędy komputerów, które automatycznie wszystko robią, sprawdzają na YouTubie. Ale ten filmik możecie sobie obejrzeć, ja dodałem w pierwszym odcinku adnotację. No i praktycznie tam jest ta opowieść, na czym ta gra będzie polegała. I ja to w sumie już też w poprzednich odcinkach mówiłem, więc nie chcę się powtarzać. Po prostu, w skrócie, musimy... kariera polega na tym, aby sprzedać milion desek skateboardowych. Musimy robić wszystko, żeby być osobami popularnymi, żeby wygrywać wszystko. Wiadomo, im bardziej osoba jest popularna, tym sprzedaż, ten marketing, w którym występuje ta osoba, jest zdecydowanie większy. Takie życiowe po prostu. I fajne oczywiście, bo tutaj jest co robić, zadanie jest mnóstwo tych zdjęć, filmów, tych wyścigów, zawodów, czy tego trybu Hall of Meat do tej gazety Thrasher. Naprawdę tego jest sporo. I drugie tyle jest w rozgrywkach sieciowych, więc jeśli ktoś nie wie, jak wygląda tryb sieciowy, to po prostu niech zaryzykuje, niech mi uwierzy, że naprawdę jest świetny. I kupi sobie tą grę, ponieważ ona jest naprawdę już tania i teraz cena takiej gry to jest pewnie max 50 zł, jeśli chodzi o Skate'a 3. Ja na premierę tą grę kupiłem, znaczy jeśli chodzi o Skate'a 3, to ja zrobiłem to tak, że po prostu miałem Prince of Persia, tego pierwszego, co na Xboxa wyszedł. Znaczy, na pierwsza część Prince of Persia, która wyszła na Xboxa 360, a nie na zwykłego Xboxa, ta gra była warta może jakieś 70 zł. I w dniu premiery, ta gra była dostępna w sklepach już wcześniej, 3 dni przed premierą chyba. Często jest tak, że Empik po prostu nie liczy się z tym, że gra ma być wystawiona w premierę. Tak dużo sklepów ma, że są przed premierą, szczególnie na Xboxa. Ktoś kupił tą grę, tak, na Xboxa. Nie spodobała mu się i dzień przed premierą do mnie napisał, czy chce się wymienić właśnie na Prince of Persia na jakimś forum, chyba to było forum PSX Extreme, jak się udało wygrać zawody, jak widzicie, i 12 tysięcy desek sprzedanych kolejne. No i wtedy ja na tym forum umówiłem się z nim,
dzień przed premierą, że się jednak z nim wymienię. Na tą grę, no, kurczę, okazja była naprawdę spora, gdzie gra nowa kosztowała tam 180 zł, a ja wymieniłem się na grę używaną, która była warta 7 dych. I praktycznie dzień po premierze miałem tą grę już, a potem była taka sytuacja, że ja tą grę przeszedłem, zdobyłem właśnie wszystko, co było możliwe w tej grze. Potem doszły się dodatki oczywiście. Jeszcze dodatki były po prostu to... Ja to wszystko przeszedłem, byłem pierwszy w Polsce, byłem pierwszą osobą w Polsce, która zdobyła komplet osiągnięć w grze na Xboxa tej właśnie. I tą grę sprzedałem. I potem piłem ją jako nówka też w jakiejś promocji na tym w Empiku. Wszystkie akurat części Skate'a kupowałem w Empiku. No mimo, że wcześniej właśnie była taka sytuacja, że tą grę jednak wymieniłem na początku w Dimpomerii, a potem ją sprzedałem i kupiłem sobie jeszcze raz, bo stwierdziłem, że Skate'y wszystkie muszę mieć na półce. To jest gra dla mnie kultowa i muszę ją mieć. I kolejne zawody drużynowe. To będą ostatnie zawody, po prostu one się składają pewnie z trzech rund. I na ten dzień dzisiejszy zakończę. Filmik w sumie będzie trwał pewnie ponad 30 minut, więc będzie jeden. A kolejny pewnie jutro się pojawi. Chociaż no niczego nie chcę obiecywać, bo różnie to bywa. A w sumie sytuacja z moim Skate'em dwójką też była jakaś podobna. Ja tą grę też jakoś na maksa tanio nabyłem w Empiku. Nie wiem, czy była jakaś promocja wtedy, czy coś, ale... No teraz wystarczy wejść na Allegro, kupić tą grę. Ona nie ma online pasa, ale potrzebny jest kod do... Ten kod jest potrzebny do możliwości oceniania. Czyli jeśli chcecie oceniać w internecie jakieś po prostu filmiki, zdjęcia, czy wrzucać filmiki i zdjęcia, to są też osiągnięcia. Czy tam budować skateparki i udostępniać je właśnie w sieci. Chodzi tylko o tryb właśnie sieciowy, to tam jest taki kod specjalny, który trzeba mieć i on będzie tylko w grach nowych. Ewentualnie to można kupić też na Marketplace, na Xboxie i na PlayStation Network w przypadku PlayStation 3. I ten kod jest potrzebny właśnie do takiej społeczności internetowej, jeśli chodzi o udostępnianie zdjęć, filmów oraz właśnie skateparków, jakichś swoich spotów. Ten kod jest potrzebny w przypadku Skate'a trójki. Więc jeśli chcecie to wszystko mieć dostępne, żeby była 100% mieć wszystko, co jest możliwe, dostępne w grze, to trzeba właśnie kupić grę nową, żeby mieć ten kod, ewentualnie od kogoś odkupić ten kod, czy właśnie zakupić to tam chyba za 800 czy za 400 punktów na Marketplace. Nie wiem, jak to jest w przypadku PlayStation 3, ile to kosztuje, ale możecie sobie zawsze przez zakupy oczywiście sprawdzić na Xbox.com czy przez Xbox Live. No tak jak widzicie, w zawodach poszło mi w tej rundzie bardzo dobrze. Zdobyłem chyba najwyższy wynik w sumie. Zaraz zobaczę to jeszcze. A nie, myślałem... Kurczę... Literki są takie małe, dosyć się za daleko od telewizora i myślałem, że... Że tych punktów sporo nabiłem, a w sumie byłem praktycznie najgorszy. Ale nieważne, najważniejsze, że moja drużyna wygrała. Tutaj chodzi o współpracę, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że muszę być najlepszy po prostu. I jako całość, jako drużyna muszę tą rundę wygrać, a tutaj mamy kolejną rundę, to akurat też jam, który musimy nabijać punkty tylko w tym wyznaczonym terenie. Jeśli będziemy wykonywać triki poza tym terenem, to oczywiście nie będą one punktowane i nie będą się zaliczały do tego głównego po prostu licznika punktów. Takie zawody w dwójkę są naprawdę łatwe do pokonania, ponieważ no, w trybie współpracy ten zawodnik nam też dosyć sporo pomaga. Jednak jeśli, nie wiem, widzicie, że wasz zawodnik ktoś słabo punkty zdobywa, po prostu zrobicie restart, ponieważ on nieraz potrafi się zawieść po prostu. On wykonuje jakieś triki, a w ogóle w te triki nie wpadają, albo się nocą przewraca. Tak, jakiś błąd gry. On powinien... przynajmniej zdobyć 3/4 punktów, które my zdobywamy, ewentualnie połowę. Jeśli on zdobywa poniżej połowy punktów, które wy zdobywacie, chyba że naprawdę jesteście świetni w tej grze i naprawdę zdobywacie po 50 tysięcy punktów, które on was nie dogoni w życiu, ale jeśli on zdobywa
poniżej połowy waszych punktów, to trzeba zrestartować grę i po prostu powtórzyć sobie to. Ja akurat jak teraz gram tego, nagrywam tego let's playa dla was, całą tą serię, takie coś mi się nie zdarzyło chyba, ale wiem, że jak grałem pierwszy raz tam w dniu premiery, tam nieco po kilku dniach od premiery, może maksymalnie dwóch, to właśnie wiem, że takie rzeczy się zdarzały, ale może po prostu to poprawili już w update'cie, jak mam pobranego chyba, w sumie nawet nie wiem. I być może to się nie powtarza po prostu. No i kolejna runda. Tutaj liczy się najlepsza sekwencja trików na tym właśnie. Mamy kilka tych właśnie. Kurczę, jak to się nazywa? No. Dobra, wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa. Po prostu musimy wykonać poślizg na tym czymś. I najlepsza ilość punktów jest zaliczana. Nie ma suma, tylko najlepsza. Najlepsza po prostu. Najlepszy trik, który wykonamy. Jak na razie jest ten najlepszy, praktycznie ten Eric Coston, którym grałem w Tonem Hawku Pro Skate HD, którego już pokazywałem na swoim kanale, jeśli nie widzieliście, to możecie sobie zobaczyć to w playliście na moim kanale. Na razie nie może zdobyć żadnego punktu, to tym idzie praktycznie, no teraz zdobył akurat, ale też wydaje mi się, że bez problemu, że jest 20 sekund do końca, no wygramy te zawody razem z Ericiem. W jednej i drugiej drużynie jest Eric, ale temu mojemu coś słabiej poszło. Dobra, już tutaj nawet nie będę już nie wchodził tam do góry, bo to nie ma sensu. I tak wygrałem te zawody. Dobra, wy teraz sobie obejrzyjcie tą cutscenkę taką mini, a ja będę kończył. To na tyle, zapraszam was do kolejnych odcinków. Cześć! Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale i spodobały Ci się moje produkcje, subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Zapraszam Cię również na mojego fanpage'a na Facebooku.